roku po raz trzeci z rzędu miejska choinka stanęła przed stadionem Alfreda Smoczyka. Koncert bożonarodzeniowy Podziel się dobrem po raz kolejny zakończył się sukcesem. Zebrano 21 tysięcy złotych. 12 grudnia o 16:30, w przeddzień 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Bibliotece Ratuszowej odbędzie się rozmowa o największym polskim ruchu związkowym – Solidarności. Podsumowano międzyszkolny konkurs plastyczno-historyczny na Labubuk o tematyce niepodległościowej. Fiat Falbek dołączył do sprzętu, jakim dysponuje rejonowe wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w Lesznie. Ściany Szkoły Podstawowej imienia Konstytucji 3 Maja w Śmiglu ozdobił mural wykonany z okazji stulecia odzyskania niepodległości. GI ma lepszy futsal. Leszno pokonał Dragon Bojano 9-1 na meczu wyjazdowym. Leszno było gospodarzem 3. z 6 kręglarskiego turnieju miast. Już po raz 11 odbył się mikołajkowy turniej karate dla dzieci, w którym wzięło udział około 100 młodych adeptów karate.